Cześć, witajcie, z tej strony Gilatkis, dzisiaj ze mną Maciuś! Siema! I gramy w grę, której wy się nie spodziewaliście i my tym bardziej, ponieważ zastanawialiśmy się, co nagrać. Mieliśmy dla was nagrać balonki wspólnie, ale okazało się, że trzeba mieć jakiś konkretny poziom, żeby zagrać razem, a ja jakiś czas temu i tak graliśmy razem w... po prostu sami dla siebie w... jak się nazywała ta gra? Orki muszą zginąć. Orks must die 3, o dokładnie. Więc mamy taką wspaniałą mapę, której jeszcze nie przechodziliśmy i są trzy poziomy, zobaczymy czy zrobimy wszystko dzisiaj czy nie. Ale zagramy sobie, więc czemu nie, północny szaniec. My już doszliśmy do tego etapu na grze, gdzie często trolujemy i wygłupiamy się, ale to już inna kwestia. Już od razu prosów znaczy zrobiłeś ty. Nie no, pamiętam, że chyba robiliśmy ostatnią czy przedostatnią część tego mapy, w sensie tej kampanii pierwszej i pamiętam, że już tylko wyrzucaliśmy tego w kosmos. Później wszystkie już orki. Tak, nie, ale jednak ostatnia misja była naprawdę ciężka. No ej, no było, było. Teraz jak my biegniemy, teraz my naokoło biegniemy. Właśnie zwiedzam mapę, że tak powiem, zwiedzam mapę. A jestem ucznikiem, ja byłem ucznikiem? No tak se wybrałeś. Kiedy ja se tak wybrałem? No co ja mam ci powiedzieć? Dobra, idą tędy. Aha, tu będą z dwóch stron szli, rozumiem, tak? Ja byłem magiem. Chwila. A nie, tu jest tylko wieżyczka dla nas. Tylko dla nas. Oni tędy nie, mają. Czekaj. Oni, nie, tu oni idą, tędy. Tu idą. Drzwi? Pa, tu idą byki. Zobacz, tędy. Gdzie ty biegniesz? Tutaj. Gdzie ty jesteś? No tu gdzie tędy? Idą? Na górę idę. Tu no idą i tędy. Ten naokoło poszedł, no tędy, tutaj, tędy. Tu i muszą iść tu, więc możemy iść puścić ich tu, albo możemy puścić ich tam. Ile mamy pieniędzy w ogóle, ty? Bo 2700 to nie jest zbyt wiele. Ale po co ta strefa jest tutaj? Czy stąd też? No bo tam jest jakiś taki ten, tego nie było wcześniej. Jakby, no jakiś teleporter. Jakby też mieli tędyś. Dobra, nie wiem, zróbmy to, co robimy zwykle. Tutaj. Czyli udajmy, że tu nie wiemy. Tu jesteśmy najlepsi. Tu jesteśmy udajmy, najlepsi, że nie wiemy o co chodzi razem. I jak będą mieli tam tędy wyjść, to najwyżej zablokujemy tam przejść. Dobra, ja robię kolce tutaj i tutaj. Ogólnie Maciek ma fetysz kolcy, więc Maciek uwielbia wszędzie stawiać kolce, jeśli byście tak, się pytali. Tak, no bo one są bardzo mocno OP. Czekaj, bo tu chciałem zablokować. Czekaj, bo ja już nie pamiętam, gdzie są te moje ulubione barykady. O. A tu chciałeś zablokować, to ja może tutaj postawię. Ciach, o. Teraz muszą iść tędy, proszę bardzo, no. Już tak, nie. Już nie tak łatwo, aha! Jest łatwo. Pamiętaj, żeby ich spieniężać. Spieniężać, tak. Spieniężarka pieniędzy w gierce. Tak, to jest najlepsza dobra możliwa opcja. O, robimy tak. Czekaj, a jakbym ci. Ty, a jakbym zrobił tak. Bo ja się mogę teleportować, a no tak. I byśmy zrobili im tak? Zobacz, robimy już taki stricte korytarzyk dla nich jak ostatnio, nie? Dobra, to czekaj, ja sprzedam tą pułapkę i ja wolę tutaj zainwestować pułapkę. Jestem gotowy. Albo nie, że pieniążki leciały, dobra. Ja jestem gotowy jak coś, proszę pana. Uwolnij hordę! Uwolnić hordę! Dawać ich tutaj. Postajmy tutaj na razie, zobaczmy co wyjdzie nam. Dobra, nie mam problemu, proszę pana. Halo, otwierać! O nie, rozwalają drzwi! Co my zrobimy? Co to jest? A bo to są te lodowe! Tego nie było tego wcześniej. Ej, ale jak wolno teraz ich atakuje w ogóle i mało nie zabiera HP. Ale palenie dalej działa całkiem nieźle, ci powiem. Palenie to moja ulubiona zabawa, jeśli chodzi o to. O. Ej, ja nie mam dobrych czarów na nich. Na kogo? No nie, dobrych? oni są dobrzy. To jest ciężki level. O kurde, ty, ten jeden to na mnie... Co to? Ej, tam jakiś cyklop z tyłu idzie, ty! A, te małe potworki biegną w ogóle, nie możemy dopuścić. 20 potworków biegnie. Gdzie? Już nie, już czekaj, ogrem to się zajmę. Te cyklop... O, ten strzela, ten uważaj, ten jest zły, ten jest niedobry. Ten, ale był łatwy dla mnie. Trolle! nie wiem czemu, ale uwielbiam gierki typu Tower Defense, ty. Dobre są. I widzowie moi też na tym kanale uwielbiają gierki typu Tower Defense. A, no to dobrze, no to dobrze. Fajnie. Może szczerze, polecą nam więcej takich gier do koopa, to byłoby spoko. Ale wiesz co, szczerze tutaj jest problem, nie? Za słabe to wszystko jest według mnie. No, ty no co ja mogę ci powiedzieć? Tutaj muszę jeszcze użyć coś takiego, taką pułapkę, która będzie... Jeszcze idą! Pod rząd idą, no co ty myślałeś? Ciężki chłop. Ale w sumie, jeśli to są takie moby, które opierają się na ogniu, w sensie nie na ogniu, tylko na lodzie, nie? To czy to nie jest sensowne, kiedy strzelam w nich ogniem? To powinno być bardzo nawet sensowne, nie? Mocno sensowne. Co się z nim stało?
Chłop do mnie biegnie! Nie wiem. Chłop mnie pałką bije! Proszę uważaj, umrzeć. Uważaj. Powiem ci tak, nie? Chyba moje czary, mary, hokusy, pokusy są za słabe dla nich. Jednak ogień by był najlepszy na lodową mapę, faktycznie. No, ja sobie używam ognia cały czas, ty. No pomyślałeś, no. Jedna z nie, ja po prostu myśleć. Cały czas używałem tej broni zawsze. No to masz ja szczęście, nie? Loadout jest tak... Ała, ktoś mnie tam strzelił, nie wiem kto. Ile? Ty masz mało HP, uważaj w ogóle. Spoko, jak się wywalę, to się wywalę, to wiesz, to będą się ale ze mnie śmiać. Mało. Panie mag, szamanów, czy coś dobra, tam. Dobra, ale teraz tak, tutaj trzeba użyć czegoś lepszego. Ja mam tu jeszcze, gdzieś miałem taki parabolibrybizmongwator. Niech ich będzie kuło i tutaj niech ich zgaszkuje. Tu na starcie dobra. Może ich zapalić, o, powiedzmy sobie. O, ja miałem to jeszcze do założenia tutaj, patrz. Nie wiem, co to było w ogóle. Nie to, zabieram ci, o, i taki prądziak. Ej, to moje było. Możesz jeszcze sufitowe walić, pamiętaj, nie? Na przykład to. A tam już zrobiłeś co? Kolejne! Ej, dobra, to robimy tu farmę, tak? Rozumiem, dobra, niech będzie. Czekaj. Tak? No. Aha, tylko... Dobra, jednak tu postaw swoje, na ścianę jak chcesz, bo ja zrobię tak. No ej, jest lepiej, jest... Co jest? Halo? Internety... O kurde, dobra. Owalnić hardę. Był delikatny łag, dobra. Delikatny, tylko nie ma co się tutaj, wiesz. I tak wiemy, możemy zrzucać te kotły, ale po prostu tego nie robimy, bo jesteśmy głupi i zapominamy o tym. Oni później będą mogli iść górą, bo jest pokazana brama normalnie. A no ale jest, oni rzeczywiście. Będą musieli tak, będą wtedy mogli iść tylko i wyłącznie na ale dole. To ja zablokuję, to nie problem, proszę pana. Dobra, to tam... czary mary, hokusy, na razie zarabiamy hajsik, szaman tych umiera i elo. Dobra. Tutaj tak naprawdę wpuszczamy ich i tu robimy im sieksę. Najłatwiejsza kasa jest teraz. Panie Ogro, proszę się wywalić, dziękuję. Tamtego dobra, to już ty się boba. Spoko, nie, jest dobrze. Kaj siwo! Pieniążki z nieba. Zaraz się zresetują te. Mamy własną siema, taką panie troll. Właśnie. Miło, o kurde, a tutaj te gnomy przyszły mnie bić, czaisz? Ten motyw? O, ja wiem co za pisiaka zaraz laser, po postawie. Laserzak przyszedł. I co, zginąłeś? Zginąłem. Naprawdę? Ale idę od tyłu! Chyba, tak, idę od tyłu. A, nie ma problemu, siema. Oni wszyscy zginęli, okej. Okay. Tak. A, ja teraz, mam pomysł. Teraz z góry widzisz, patrz. Ale ty, pokazuje, że... Ale tak co one? Będą iść... One będą latać? Laty jakieś smoki latające! O nie, widziałeś gdzie one nam lecą? One od razu lecą nam na naszą bazę. Ja ich nie zablokuję w żaden sposób. No wiem o tym. Wiesz co, ja lecę do góry i tutaj trzeba jakieś pułapki poustawiać w takim razie. Gdzie one lądują? Tutaj, tak? Pytanie, czy te pułapki są w stanie ich sięgnąć w ogóle? Można te ogniste dać. Na pewno. Wiesz co, ja będę później się nimi zajmować, jak będą lecieć. Ja mam shotguna, więc ja raczej im nie pomogę. W sensie, tymi kulami mogę strzelać. Dobra, puśćmy i zobaczmy, co tam z tego wyjdzie. Dobra, uwolnić hordę. Uwolnić orkę, znaczy hordę. Pierwsza góra. To są słabe usze chyba. Jakieś nietoperki. Słabe usze. Dobrze, że tam te rozstawiłem. No i teraz się będą resetować, więc teraz będziemy mieli tak naprawdę... O, jakieś są fioletowe, ty! Nietoperz pustki! Trochę mocniejsze. Ciekawe, czy ma pustkę w głowie, czy o co chodzi. No na pewno. Ja zbieram kasę. Dobra, zbieraj tam hajsiwo. Ty, ale one nie przelecą w ogóle, jak tak zrobiłeś chyba im. Dobra, teraz dół. Dół idzie, tak. Puszczę gigantyczne chłopy idą. Strzelanie! Ogień, kurcze! Siema. Ja tutaj panu szamanu strzelam jak coś. Z tyłu tam taki szedł ten mag cały. O, kurde. Jaki mag? A dobra, kurde, dobry jest. Ty miałeś takie coś, co latało w to w jedną i w drugą, nie? Masz to dalej? Już leci, przecież nie widzisz. A, zamontowałeś na ścianie, nie zauważyłem, tak. Sorry, memory, przepraszam. Nie ma problemu. O kurde, ogień mnie złapał. Siema. Zabieraj ten laser tutaj, kurde. Dobra, te małe to podpalę, to nie problem. Te, oni wchodzą... Nie, weszli? Nie, no faktycznie jeden w las niby. No właśnie się zastanawiam, kurde, bo wydaje mi się, że słyszałem, ale... 20. O, padłem. Spoko, to nie problem. Chcę radzić sam na polu bitwy. Spoko. Piękne.
Dobra, elo. Fala następna fala. Zobacz, ile mam zdrowia. O kurde, jesteś na nic. Ale teraz mnie zastanawia jedno, nie? Gdzie to jest ich? To jest ich, zobacz, to są ich te. O kurde, gdzie ja to mogę postawić? Siema. Tu nie mogę. Tu mogę, ale to jest bez sensu. Puszczam ich tutaj, żeby... A, tu jeszcze tutaj ten jest. Postawimy na ścianę, dobra. Lecę już do ciebie. Dobra, nie ma problemu. Jestem. Dobra, siema. Tutaj jakbyśmy mieli atak speed taki jeszcze lepszy, nie? To jakbyśmy... Walnął mnie jeden! Jeden mnie tu zdzielił. O, duży jest, muszę uważać. Który duży? Tutaj taki opancerzony ogr. A to chyba prąd był najlepszy na nich. O kurde. Latające? Bo nietoperze, no. Pomagam ci z kolei. O nie. Druga strona! Tu jest ciężko, to nie! Dobra, ogarnąłem. Teraz te latające gnomy. Las. A ten co tam tak stoi? A, bo to mag, on strzela na dystans. Co się dzieje jeszcze z drugiej? Jak on się przeszedł? No właśnie. Jak on niby tu przelazł? Chodź tutaj szybciutko. Co, nie ograsz? Nie no, ogram. Ty no, nie wiem. Mag na maga. On tam... Aha, bo oni mogą tu iść na dwie strony, ale to ja mogę ich tu zablokować, to nie problem. Mogę zrobić raz i dwa. I tu już nie przejdą. Jak coś to się będzie cofał, to nie problem żaden. Dobra. Ja jestem gotowy już. Latające powiedział. Wiem. Znaczy powiedział, że więcej przeciwników w drodze. Nie powiedział, że latające. Latające powiedział. A to u mnie mówił chyba coś się. Innego. No, mnie albo nie słuchałem ewidentnie. Dobra. Jedno z dwóch. Zajmij się tymi zwykłymi, ja wezmę tych. Dobra, nie ma problemu. Siema bąble, witam. Lodowy nietoperz. Nie wiem czemu, część osób uważa, że ta gra jest słaba, ale ja uważam, że ta gra jest fajna. A czemu jest słaba? No nie wiem, część osób tak sobie zawsze... Ej, jak ty przyszedłeś tutaj? Ty ogra wyrzuciło tutaj. A to ja nie wiem, ja nic nie robiłem z paną ogrom. Siema, dobra, bąble. Ja tutaj muszę ich ściągać. Siema, chcesz mnie bić? Nie podoba mi się ta opcja. Ale dostałem cymbał. Dawać mi ten hajs. Dobra, pułapki porobimy tutaj. Na spokojnie. Lekki gnork. Siema, orki. Siema, jak wam się podoba ten... temperatura. O, to ty jesteś. W ciebie zacząłem strzelać. Spokojnie, widzisz. Górski gnol. Mana, obserwuję mapę. Siema, górski gnol. Ten, co tutaj nam barykadę tłuczysz. O, to tu już koniec? Zgraliśmy. Dancing in the floor robimy. Ja myślałem, że to będzie cięższe. Ale na pewno te latające są problematyczne. Bardzo mocno. Ulepsz. Może powinniśmy zrobić jakieś te pułapki takie duże, co mamy, na zasadzie, wiesz... jak one się nazywają? Te takie, tych takich... gdzie to jest? Śniegomiot, coś tam? Zastęp łuczników. Albo armatka śnieżna, to też jest chyba spoko, nie? Nie zastanawia, czy ja już mam blokowane wszystko jakby najlepsze do maga? Czy myślisz, że nie? Na ramiennik ognia, co jest lepsze? Bo mam magiczny kostur, a kamienny kostur, czy magiczny kostur jest lepszy? Sufitowy laser, to brzmi fajnie. To brzmi bardzo fajnie. Kupuję! Dorać mi! Co? Ja nie wiem, czy magiczny kostur jest lepszy od kostur łańcucha błyskawic, czy... Skąd ja mam to wiedzieć, ty? Jak ja używam... Ja shotguna używam od początku gry, kupiłem łuk tylko dlatego, że myślałem, że będzie lepszy i używam tej armatki z ogniem, nic więcej nie używam. To ja nie wiem, co ja mam wybrać! Kamienny kostur! Mam jeszcze jakieś berło dominacji, ale nawet go nie tego. Zwróć ulepszenia przedmiotów. Nawet nie mogę, bo nic nie mam na nim. Artefakt uzdrowienia. Zwrócił lepszenia przedmiotu, też nie mogę, bo nic na nim nie mam. Ja go nie mogę wybrać nawet. Autobalista na sufit? Kurde, też śmieszne. Zwróć wszystkie ulepszenia? Nie! nie wszystkie. Z tego miałem coś. Wiesz, jak masz coś, czego nie używasz realnie, na przykład ja mógłbym z tej maszynki do mielenia sobie zwrócić kilka, bo ty jej używasz.
Tak jak tego chyba używałem? Nie. Czegoś jeszcze innego używałem. Pułapka sprężynowa. Ja się zastanawiam, co zrobić. Myślę, że tego. Że zrobię tutaj ten laser i myślę, że coś jeszcze zrobię. Żeby tego, żeby tych rozwalać te wiesz, te latające, nie? Myślę, dobra, że to byłoby spoczko. Gadzi pancerz. Dobra, zrobimy jeszcze tą balistę w takim razie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wstecz! Kontynuuj. Lecimy. Skuta lodem. Kopalnia. Lodowate spojrzenie teraz będzie. Lodowate spojrzenie. Będziesz na mnie patrzył, jakbyś nie chciał. Ale to są moje kryształy, które używam w mojej czarnej magii, także... Dobra, czas się rozejrzeć. Gdzie my tu? Są dwie drogi przyjścia. Aha, bo one są w stanie iść dwoma... A co tu jest? Czemu... Maciek, no, jak coś, to tu nie chcemy iść, nie? Tędy. Nie. Ale potem tu zablokujemy, że... i zrobimy im zrzucanko, ty. Nie, nie możemy. Czemu nie? Tym i tym możemy zrobić zrzucanko. Pamiętaj, żeby wybrać sobie dobre narzędzia do obrony. A właśnie, tu są latające. Krystian, ale my nie damy rady. Nie damy rady. Zobacz, że tutaj z tej strefy też będą iść. Co ja jestem. No tak. No tu zablokujemy barykadą. A tu już nie zablokujemy barykadą. No ale tu ich, stąd możemy ich zrzucać do tego dołu. Ale... Dobra. A gdzie mam teraz postawić swoje pułapki najlepiej? Dobra, tak. Barykada zostaje, ogień zostaje, strzałki zostają. Spychacz tu się też... Nie, spychacz się nie przyda. To się przyda tylko to. Jeszcze kupiłem taką fajną rzecz, która się nazywa lasery promienie śmierci. Promienie śmierdzi. Będę śmierdzą? Śmierdzące promienie. Będę je tu montował. Mogę aż dwa zamontować. To jakieś ogłuszające coś. Czy to jest tylko w ten sposób? No dobra, zobaczymy. Ja na razie inwestuję w... mogę to tak Krystian, zrobić. Krystian, dobrze tutaj robię, czy źle? Ty, no a skąd ja mam wiedzieć, co ty mi zadajesz za pytania w ogóle? No chodź tu. No skąd ja mam wiedzieć, gdzie ty jesteś? Gdzie będziemy się chcieli z nimi ciągnąć? No na razie, ja myślę, że tu jest najlepiej, bo wtedy możemy się bronić i przed tamtymi, i przed tymi. A, no dobra, no to wszystko sprzedaję. Czekaj, bo ja w sumie mógłbym zrobić tu inaczej jeszcze. Mógłbym tu im zrobić baryknadę. Ja bym mógł kolce dać. I można byłoby ich puścić jedną stroną, nie? Żeby szli przez tą jedną stronę. Nie, no będą iść tak, jak jest tutaj. Tylko czy ich ktoś sięgnie? Nie sięgnie ich. O, co ich nie sięgnie? Moja tutaj pułapka taka jedna. Tutaj musiałbyś tu smoka dać, tu na samym końcu, w tym miejscu. I on by tu jeździł przez całą tą ich długość, którą oni tu będą szli. Dobrze, nie wiem, czemu oni tutaj też jakoś tak dziwnie skręcają, ale niech będzie. Tak, dobra. I co ja mogę jeszcze dać? Tu mogę dać pieniężniarę. Nie tu. A te lasery tutaj, ty sam je dałeś wcześniej tutaj, czy...? Dałem te lasery, no, ale barykada kosztuje dużo, więc nie jestem w stanie na razie nic. Dobra, no to... Uwalniam hordę. Mam jeszcze ja z tyłu, nie wiem czy widzisz, ale nad tą jest takie działko strzelające. Gdzie? Tam. A tam, no. No i zobaczymy też, jak to działa. O nie, idą na bramę! Wow. Co może się wydarzyć? Cóż może... Siema... Jakieś twoje umiejętności fioletowe? No. No. I no tak. Smog poleciał. Jak smog daleko leci? Smog będzie leciał do samego dosłownie końca, tak. I się odbije od schodu? Chyba tak. Nie, po prostu tak? Zamknie się na schodach. Okej, okay, niech będzie. A, no to i wystarczy przecież. Wystarczy jak najbardziej. 300 potrzebuję, żeby kolejną pułapkę kupić. Spoko, ja nie mam pieniędzy w ogóle. Ja mogę ci ich podpalać, trochę podpiekać. Oni chyba nie lubią jako śnieżni chłopcy. Mi się wydaje. O kurde, ale podpaleni są. No ewidentnie. I to jak są podpaleni? O, idą kolejni. Jak coś. Ale pieniądze nie jest tak łatwo. Dobra, ja bym chciał bardzo zobaczyć, co robi to działko, więc ja postawię tu już jedno. A i zobacz, i naparza, widzisz? Ej, to fajnie, mam dodatkową parę rąk. Prawie. Nie strzela jakoś chyba super często, ale no. Cześć, panie ogr. O kurde. Spoko, ogr ginie od ognia. Ogry nie lubią ognia. Ogry są jak cebula, nie lubią ognia. No magie są, widzę, odporne. Magie odporne. O, odporno magio. Zobacz, całą ścieżkę już wytoczyłem. Nice! Ty to jesteś uzależniony jakiś. Ja bym dał tu kamienie siarczyste. Tu bym znowu dał jakieś kamienie siarczyste. I masz trochę pieniędzy, bo ci trochę zwróciłem przez kamienie siarczyste. O ty. O ty.
No. Możesz dać więcej pieniężnych ewentualnie. A, teraz będą tu też z góry szli. To. Dobra. Tak? Więc a, no. Faktycznie, latające. No. Dobra, jestem gotowy. To czekaj, to ja może to usunę i będzie mnie stać na jedne lasery? Tak, będzie mnie ale stać jedną na... Ale jedną ścieżką one będą leciały. No tędy, no. Dlatego robię lasery. O. No i subcia. I dobra. Gotowy. 3, 2. Ciekaw jestem jak te. Zostawię specjalnie te latające, żeby... Zostawię jednego. Tutaj nie mogę ich atakować. A, ty, one... tak szybko. One poleciały... W prawo też poleciały. Dlaczego? A ty, one mogą tu przelatywać. Dobra. Ale ty, czekaj, na razie to zestrzeliwuje dobrze je. Ja na razie w headshota trafiam. Dobra, lasery im nie robią zbyt dużo, powiem ci tak. Lasery nie są dobre. Te strzelające pukawki są spoko. Lasery to mi się wydaje, że bardziej... Tak one odpadają. Że bardziej biją lasery w te. Halo? W plecy? Ta, bo zostawiły te. Nie patrzyłem. One tamtędy przelatują po prostu, mogą na dwie ścieżki iść. Aha, dobra. No. O kurde, tutaj jest większy harmider i troszeczkę lepiej już ogarniają to. Kurde, ja tutaj... naprawdę nie wiem, czy ja nie mam o, kurde. Tych... Siema! Gdzie to jest nasz teleporter? Latający mi się zajmie, ja się zajmę tymi dużymi. Ogarniam. I nie wchodź w lód tych lodowych. Dobra, unikam. Czyli jak my stoimy tu, to one się stricte skupiają na nas. O kurde. Dobra, dawać tu tchórze do mnie, a nie. Siema. Dobra. Udało się. Ciężko, tak. Ale teraz lewa brama. To sprzedaję w takim razie, bo to będzie bez sensu. Ja muszę zrobić więcej tych strzelających pułapek. I one tu będą dobre, myślę, cały czas. Raz, dwa, trzy, cztery. Niech nas odciążą trochę od tych, nie? I tu odciągniemy. Ja jeszcze tutaj zrobię w razie co. I powinienem tutaj też dać kilka. Właśnie na zasadzie raz, dwa... A, tu już mnie nie stać. Trudno! Czy ja mam... Ja coś w ogóle coś dałem? A, teraz z tej bramy jeszcze będą szli. Czy oni tutaj będą dostawać? No zobaczymy. Oni idą tu i tak środkiem. A nie, niektórzy idą na skróty. Dobra, chyba uda nam się wytrwać. Zastanawiam się, może... A nie, bo oni jak tu będą szli, to im strzałki dam na ścianę. Po prostu. Dobra, powinno być okej. Okay. Jak nie, to zginiemy najwyżej. Dobra, damy najpierw radę. Idą na jedną bramę. Bum! Którą bramę? Tam. Biegnę. Biegnę. A czemu tam na środku jest w ogóle takie pomarańczowe coś? To chyba nasze. Na tamtym nie, właśnie korytarzu. Nie, to nasze jest chyba. No wiem, że nasze, ale co to jest? Czemu to jest zaznaczone? Nie wiem. Średni cyklop. Wydarzyło. Kurde, cyklopy szalone. Mało, dużo małych idzie. Popaliłem większość. O kurde. Idzie niedobry pan, który w nas strzela. Ale dostałem. Dobra, ginie. Na razie nie idą żadne inne, więc jest bardzo spoko. Małe. A im asysta działa? Działa. Tu. Ja ci powiem, że tutaj ale można na spokojnie z nimi siedzieć. Nie no, dajemy radę, ja tam na dwa hity w głowę mam ich. No jest, ale najgorzej jest tyle, że mamy tak naprawdę czwarta fala. O, czwarta fala teraz leci, okej. Okay. I teraz z każdej strony mogą być. Prawdopodobnie? Nie, teraz lecą latające i z tamtej. Jestem ciekaw, lewą. Czy one są w stanie strzelać już na ten dystans? Jak z przeładowaniem? Dobra, ale tutaj, nie? Spoko zestrzeliwują, powiem ci. Spoko, radzą sobie. Przydałoby się ich może minimalnie... Czemu czasami one są odporne? Na co? Kto jest odporny i na co? No te latające były odporne na moją magię, że mam tarczę normalnie. Dobra, już. Spoko, nie są tak blisko wcale. Ale trzeba ogarniać teraz bardzo mocny nie, fokus, te strzelające nam dużo pomagają, ci powiem.
Szaman cyklopów, elo. Pan tutaj, troll, zaraz troll też dostaje w łeb. Te to spalam bez problemu. A tutaj tymi to myślę nie ma się co przejmować za bardzo, wiesz? Dobra. Tam z nimi akurat nie jest ani trochę ciężko. W sensie i tak się przesuwają, najgorzej to z tymi ciężkimi cyklopami, powiedzmy. Te są fioletowo odporne na moją makię. No ale strzałki mamy, strzałki też walą tak, cały tak, czas. Tak. No. Pyk dobra, i pyk, dobra. Cztery ten. Cyk, dobra. I kolejna. I teraz z których? Idą z tych i z tych. Czyli w ogóle nie mamy tych strzelających. No to powiem ci, że one tu będą ładnie ogarniały te działka. Tu są ogarnięte i tam są ogarnięte, więc jest naprawdę luz. Dobra, luz, blues. A, teraz ci na wprost, dobra. Czekaj. O, możemy jeszcze tak zrobić. Leci! O kurde, ogr mnie goni! A, że ogr cię goni. A, teraz druga strona. Tu nie jestem w stanie już za bardzo. Jak wy w ogóle idziecie? Nie mam pojęcia, jak wy idziecie. Idźcie sobie jak chcecie, że tak powiem. O. Bardzo ładnie. Ładnie poogarniane. O małe ogry. O mały dobra. Spoko, ja tutaj też tych mam. Tutaj też mam tych, to luz. A, te małe mówisz. Tak, już mam. O, trolek. I po trolku. Były trolki i ich nie ma. Coś tam biegacz. Coś tam se biega. Ale chodzi? Mag. Ale szybko. No ja tutaj nie mam za bardzo. O, wlazł w ścianę. W internet. Postawić. Ale widzę, że nie. Pum i luz. Co ty żeś? Nie! Sprzedaj. To tu nie ma sensu. To też tu nie ma sensu. Ty tam nie mów, że tam nie ma sensu. Nie, tu na początku nie miały sensu za bardzo, ale tu już jest okej. Okay. Czy ja tam, mam... Tam nie psiuj. Pyk. Elektryczne nie jest potrzebne. Tu jakoś niech będzie... Tu jakoś... Ja spróbuję nam zrobić trochę więcej pieniędzy. Dobra, ile mamy tego? Teraz z wszystkich stron walą. Nie, damy radę. Poczekaj, jeszcze zanim zrobisz coś dalej, to zrobiłbym tak. Dobra. No i niech kilku wywala tam po prostu i elo. Masz trochę pieniędzy jeszcze chyba przez to. To równie dobrze mógłbyś tam na tej ścieżce dać, ale okej, niech będzie. Nie, tutaj w razie co, taka ostatnia linia obrony. Dobra będzie. I patrz, teraz powinno, zobacz, chodź za mną, powinno ich ładnie zestrzelić, zobacz. A widzisz, dwa poszły i pójdą zaraz kolejne. A, te na mnie są odporne. To nie problem, ja jestem w stanie je ściągać. Ale tu wleci jeden, a zaraz dostanie odstrzał. Dobra, ja ogarniam tych, co teraz tutaj z tej strony. Dobrze, nie ma problemu, ja ci trochę pomogę. Ja sobie mogę stać w miejscu i strzelać. Atak sion. Zaraz któryś tam powinien się nauczyć latać, mi się wydaje. Spoko, tutaj z tym przeładowaniem daje radę. Jest nieźle. Ale powiem ci, że te strzelające, to one nie są problematyczne, bo trafisz raz w głowę i one giną, nie? Tak. Więc jest naprawdę spoczko z nimi. Ja ogarniam na razie te tutaj. Pup. I cyk. I kolejni. Proszę się tu nie rozchodzić, no mi się to nie podoba. Dobra, bardzo ładnie. Tutaj halo. Fajne jest to, że w ogóle... A, co? Halo, no. Halo. Mówię jak nie ma tych. Mówię jak nie ma... O, tam jeszcze dać jakąś pułapkę, spoko. O, trafił mi kulką. Który cię trafił kulką? Tu nie ma nikogo więcej. Troll jeszcze się pojawił. Trolla zdjąłem. Troll jest słaby ogólnie. No trolle są, szczególnie jak w głowę trafiasz, to nie jest jakoś wybitnie wymagające to wszystko. Tylko stąd idą jeszcze. Ja tego z tyłu zdejmę ich. O, już zdjęty. Już. I ten też. I ostatnia fala chyba. Ostatnia fala, tak. Cyk. To nie... Cyk. Może użyję tu. Tu. Dobra.
Ja zastanawiam się, czy tu nie pomóc tobie trochę. Nie wiem, ja może teraz w ten sposób. Może tutaj one jakoś chodzą różnie. Może jakoś takoś. Nie mam pojęcia. O! Smoczki. Nie patrzyłem nawet, że dobra, się pojawiły. Dobra, chodź szybko, ściągniemy teraz tych tutaj. O! Ściągnęli mnie. Respawnię się. Spoko, żaden problem. Spoko, tutaj ogarniają te nasze. Z lewej coś idzie, widzę. Tak. Tu. O, dobra, wyrzuciłeś go. Ale wyrzucił tego małego tylko. To niedużo. Tu bardzo ładnie. Małe idą, na żaden problem. Siema gościu. Nie, proszę nas nie zamrażać, to mi się nie podoba. Coś tam latało? O kurde, opancerzony ogr. A on to się przewraca, bo założyłem te. Tak. Czemu on wyrzuca tylko te słabe, kurde, jednostki jakieś? Nie wiem właśnie. Śmieszne to wszystko. Siema. Ale damy radę, dobra, to nie było takie ciężkie. Pyk. O, maga mam, dobra, ja się nim zajmę. Nie ma go już. Mag na maga. No i najsik. Źdźbło w oku dostałem. Co to? Takie te? Jakieś taki ten? Achievement, no. I trzy czachy. O tak. Dobra, ja mogę dalej od razu. A, 11 czach. No może jednak coś ulepsze. Autobalista. Nie ma. Autobalista jest spoko. Ten laser mogę wywalić, on jest beznadziejny. Gdzie ten laser? Sufitowe, coś tam. Oddawaj moje punkty. Zastępu łuczników. O, zadaję obrażenie od ognia, wystrzeliwanie dodatkowej salwy strzał. Dobra, salwa strzał, czemu nie? Kwasowy gejzer. Okno z motylami. Po co są motyle? Sufitowy miażdżyciel. No dobra, jest. Szybkostrzelna balista. Gotowy? To ona też powinna być spoko, mi się wydaje, kurde ty. Zadaj, a to ja będę miał. Dobra. Niech będzie dobra. Kontynuuj. Zobaczmy, co z tego wyjdzie ciekawego. Ty, dobra, to też jest lodowe spojrzenie. Tu jak pójdziemy, to tędy będą mogli iść, ale nie mamy za bardzo co z nimi zrobić. Możemy ich tu zrzucać ewentualnie, ale to później. Więc ja bym wziął tą dużą taką jedną pułapkę, co możemy ich, wiesz, wywalać. Dobra. W kosmos. Siema. Mamy siema. Jeszcze tutaj jakieś przejście. Tu są schody, są jakieś kopalnie. A to teleporty są? Nie, drzwi. I oni wychodzą tędy. Aaa. To też im za dużo nie jesteśmy w stanie zrobić, powiedzmy. Dobra, są trzy po prostu. Ty, tu jest milarka. Gdzie? Tutaj. A ty tam gdzieś polazłeś. Nie wiem po co. Jaka milarka? Gdzie ty jesteś? Tu na dole jesteś? A ty gdzie jesteś? A, tu jest milarka. Ty, no to jest spoko, bo możemy ich tu poprowadzić i możemy ich tu wrzucać, nie? Jakbyśmy chcieli, to nie problem, ale oni na razie nie... chyba tego nie wykorzystamy w ogóle. Ale oni w ogóle tędy nie idą na razie, tędy będą też szli przez most, więc możemy ich na pewno odciąć, żeby szli tu na środek. Mogliby też iść z tymi. Wydaje mi się, że nasze główne pole to będzie tu właśnie, w tym miejscu, tędy. Tutaj? Tu będzie nasza obrona, chociaż jest blisko bardzo tego. Ale tak to już mi się wydaje wygląda, że tak to będzie tutaj. Dobra, to spróbujmy zrobić tutaj taki ten, taką sieczkę. A mamy tylko 2,5 tysiąca w ogóle, to jest mało. Tutaj mam stawiać? Czekaj, dumam. Masz barykadę pojedynczą, to postaw ją tu. Tu. Dobra, i oni wejdą tu i będą musieli pójść tu. I teraz tu będziesz miał pojedynczą, ja znowu w kolejnej turze będę mógł dać jeszcze inną, nie? To tego. Robimy tak na razie, nie? Tak, i daję jeszcze na hajsiwo. Dobra, to ja gotowy. Dobra. Ja też. Dobra, nie wziąłem innych pułapek, powinienem, ale nieważne. Okej. Któż by się przejmował? Lecimy, dawaj! W łeb ich, w łeb, dobrze. Nice, ciśnij. Skurczybyku. Uderzenie, pierdnięcie i wycofanie. Podpalenie mocy.
Dawaj. O, idzie ten, idzie nekromanta. O, już go nie ma. Hipnotyzer, przepraszam. To, a mogę zapłacić 25 zł na przykład, żeby mnie pohipnotyzował? Nie. On to zrobi za darmo. Całą sesję mogę na przykład poprosić, byłoby nie. Super. Bo oni chcą się dostać do nas za darmo. Za darmo. Za darmo, to nic nie można mieć, kurde. Dobra. Teraz która? A ta sama będzie. Tak, tylko możemy coś dorzucić tutaj. Ta, dorzucę... Ja myślę, że ja rzucam. Ja dorzucam tego. Twardo po prostu. Źle. Tu musisz, tu. To trzeba usunąć. I tu trzeba postawić barykadę, żeby szli tu i tędy dopiero. Okej. Ale to już kolejnej, nie? No dobra, teraz te małe gnomy to w ogóle ty nie ma nawet w ogóle o czym mówić. Nie mają podejścia. Siema. W sumie to powinniśmy ich tu wpuścić, żeby nam dawali hajs. Dobra. O tak. O tak, dawaj hajs. Pieniążki same się robią. Same się robią, tylko jeszcze odładowują się te na górze jeszcze, nie? Tak. O tam ale idzie wszystkie... kilku. Nie, są ciężkie. Tam idzie kilku z tyłu jeszcze, ale dostają. O! Dawać pieniądze, póki się pootwierały, chodźcie szybko. Zapraszamy pieniądze. Zapraszamy, miło widzień. O tak, oh yes. Proszę, pieniążki dla nas. No nie mam już za bardzo tych. Siaman. A dobra, to teraz tak. O, przepraszam, usunąłem ci. Dobrze, nie problem. Tu i teraz ja kolejne daję tu. I teraz tu muszą. I musisz postawić tu i tu barykadę. Tam jeszcze jedna ci została do postawienia, bo By the way, bo to będzie opłacalne dla nas. Strzałeczki. Wyrzutni nie mamy. To ci sprzedam i postawię jakieś ogniste te. I no ja jestem zadowolony obecnie. Aha, jeszcze idą. Nie puszczaj. Nie mogę tego tu zrobić. I twoje barykady, chodź ze mną na chwilę. Lecę. Bo teraz stąd będą jeszcze szli. Mhm. Dobra, czy mamy ich jak tu... Aha, oni pójdą tędy po prostu. Czyli możemy ich równie dobrze tu odciąć. A możemy zablokować. Nie, chodź tu, ale tędy, tu możemy. Tu raz i tu postawisz. A to w sumie tak. I oni teraz pójdą tu i będą musieli się cofać, więc dadzą nam więcej czasu. Daj, luzik, no. Jest teraz. I teraz jest dobrze, dobra, ale... To jest enemy? Dobrze, że nie kliknąłeś, o Jezus, jakbyśmy to puścili. No, zobacz na mapie w ogóle, jak tam zawracają. Widzę, a weź tutaj, coś musimy tu dołożyć? Nie, na razie nie, w tej turze myślę, jeszcze będzie spoko. Dobra. Jak będę miał pieniądze, to od razu tu postawię barykadę, a ty tu postawisz barykadę, jak będziesz już miał pieniądze. Dobra. To będzie tego. Zachodzimy trochę, nie? Tak, idą tamtędy na razie. Możemy zarobić na dystans minimalnie, że tak powiem. Strzelaniem do tych małych gnomków. Nie, no okej. Okay. Jest dobrze, jest dobrze. Barykady w tej grze są, bym powiedział, zbyt OP, szczerze mówiąc. One są totalnie zbyt może OP. Może twórca nie pomyślał o tym, że wiesz, że Warwick... ktoś będzie tyle barykad używał, nie? No bo on normalnie, wiesz, stawiasz barykady, w sensie jak postawisz im barykadę tak, żeby w ogóle nie mogli przejść, to oni zaczną ją niszczyć, ale jak postawisz barykadę tak, że mają inną ścieżkę, to po prostu idą tą barykadą, tak, gdzie mają inną ścieżkę, kurde. Osoba, ile tam idzie po prawej, widzisz to? Widzę. Taka sama liczba jak tutaj, z tej strony w sumie. Proszę, tu do mnie tak nie widzę. Dobra, i zastoję sobie tu teraz tylko. Cyk. I siema, palimy was. Bardzo przyjemnie, pieniążki dla nas. O tak. Pieniążki przyjemne, super. Oh yes. Pobiegnie tam ta gromadka teraz. Ta, widzę właśnie. A, strzelec jakiś w ogóle się znalazł. Siema. Witam. Zaraz będę miał na tego, zaraz tam postawię barykadę, nie? Spoko. A to szaman, a bo on będzie strzelał na dystans, dlatego tak. Ten tam postawił jeszcze tego, kurde szalony. Ale dobra, no, ja mam barykadkę. Ja stawiam barykadę jak coś. Subcia. Ciu. Ja tu palę ich cały czas jak coś. Ale się dzieje teraz. Dużo magii. No. Mam nadzieję, że nie rozwalą nam na dystans ci szamani tych barykad. Bo no oni. Bo oni będą problematyczni wtedy, nie? Siema. O, barykada trochę uszkodzona ci powiem w połowie. Tak. Dłużej tak możemy działać jeszcze. Dobra, subcio. Czy ja mogę tu? O, mogę tu. O, dobra, niech będzie.
Zrobimy jakoś tak. Więcej kasji. Ja zrobiłem tam, tam zrobiłem strzałki, żeby były w stanie strzelać, nie? Dobra. Chwila, czy my nie przejrzy... Dobra, wszystko jest okej. Okay. Myślałem, że jeszcze z jakiejś innej strony idą, a tego. Dobra, tam z prawej też powoli się cisną jakoś. Sparta z 8, spoko. Dobra, to ty tutaj postaraj się tych porozwalać, ja pójdę trochę na tamtych, nie? Dobra. Z początku idą te małe takie gnomki, to... Je wszystkie nie, spalę. Nie jest aż tak ciężko. A, tu też nie jest ciężko. Tutaj to sobie tam mogą łazić na razie i to żaden problem, nie? Ja skupię się tutaj, żeby tylko pułapki luzik, arbuzik, proszę pana. Tylko tak stwierdzam, że moja, kurde, broń jest troszeczkę barykada się taka... rozwaliła, słyszałem? Tak, tak. Ta, ta moja? Tak. Dobra, idę. A i tak nie mam pieniędzy, więc nie zrobię nic. Coś mi się postanowiło odpalić i na środku ekranu mam teraz jakieś ładowanie czegoś. Przeszli? Czekaj, nie. Czekaj. Nie. Dobra, czekaj, pomogę. Ani jeden. Już. Trzeba po prostu z tyłu tych rozwalać, wiesz? Idę. Dobra, spoko, spoko. Ostatnie cyklopy zostały, także spokojnie. Dobra, no spokojnie. Najgorzej jest z tymi szamanami, bo one cały czas... Ten jak mi pieniądze kradnie, złodziej, kurde. Trzy koła! No, złodziej. Dobra, to teraz tak, musimy się bronić przed tymi. I nie mamy... Aha, chwila, ale oni i tak muszą zejść na dół. Aha, tylko na dole już jest od razu ta. Mhm. Ale czy oni są w stanie też pójść tędy? Tu. Tędy nie. Tędy też nie są w stanie pójść. A tędy, gdzie oni dojdą tędy? Dojdą tu. O kurde. A, tu też nigdzie nie dojdą. No to, że teraz mamy jeszcze defense tutaj? Tych od góry, no. No tu tutaj mi się wydaje, że tutaj trzeba. Tu. Mógłbym tu dać barykadę i poszliby bardziej naokoło, ale to nie... Tu. Tutaj barykada i tutaj, żeby tędy szli. Żeby tu im dać te. Mhm. Poczekaj, z drugiej strony, tak. Nie, bo ja bym mógł tutaj użyć wtedy to, zobacz, tu. Ale to lepiej jak dasz tu na ścianę. Bo to będzie tu strzelało przez wszystkie pola. No to będzie strzelać tędy. No, a nie lepiej jak tu będzie strzelać i tu będzie strzelać we wszystkich w pierwszym rzędzie, którzy będą przechodzić, a ja zrobię tak. O, i ty musisz tu tylko jedną barykadę postawić? Tu jedną musiałbyś postawić? Bo możemy też spróbować na odwrót, że może... Możemy też, czekaj. Może to nawet wyjdzie na lepiej, poczekaj. Jakbym zrobił... No. Żeby mieli jak najdłuższą ścieżkę, żeby iść. Tu już by mogło być tak. Tu tak. Tylko nie stać mnie na kolejny ten. Nie. Zróbmy tak, jak było. Nie, no jest spoko, tylko ty musiałbyś dać swoje te pojedyncze. Tam i tu i byś musiał dać. Ja mogę jeszcze pójść po tamte, co mamy. Nie, będzie rozwalać, bo oni nie przejdą te większe. Nie, gdzieś? już ci mówię spokojnie. Te większe przejdą, bo musisz dać pojedynczo, bo ja mam podwójną. A ty musisz dać pojedyncze na końcówkach, tu. Patrz. O, i zoba. Nie przejdzie tędy, widzisz? Pokazał, że już będzie niszczyć. No dobra, no to robimy tak. Albo czekaj, nie. A jak zrobię tak? No i przejdzie. Widzisz? Dobra. I teraz tu no pojedyncza i... tylko na końcu jak chcesz. Ich tak do końca, ale może być i w ten sposób, nie? Nie może być. No ale to teraz strzały, gdzie muszą być. I co? Tu, na tej ścianie. I na tej ścianie możesz dać jak chcesz. I na tej ścianie. I tu łapie ich całą dystans, i tu łapie ich cały dystans praktycznie. Ja się zastanawiam sam, co mam im zrobić, bo ja mam jakieś te wyrzutnie, które mogłyby ich tu wyrzucać. No ale to bez sensu, idzie. Mógłbym tak zrobić na przykład. Żeby chociaż niektórych wywalało, nie? No dobra. Raz na jakiś czas kogoś wywali i będzie trochę łatwiej, nie? Dobra, no to okej. Okay. To ja ready. Ready. No dobra, to lecimy. Ready, steady. Skąd najpierw? A, z obu tych idą. Dobra. Te. Oczywiście gra nam daje kolce, a my takie... kolce... Po co? Takie... O, te niszczące barykady w ogóle się pojawiły w pierwszej kolejności, nie? Gdzie, co? U mnie były. Te lecące takie, wiesz. A, o! Hipnotyzer!
O kurde, to jak tego, to jak ci, do których się dzwoni, nie? Może tak. No, dzwonisz do nich i mówisz, no ja chciałbym swoją przyszłość poznać. A oni ci mówią, a ile masz lat? To wróżka. A jakie masz wykształcenie? No, to jest taki wróżek trochę. I opowiadasz im całą historię życia i oni mówią ci, no, miałeś ciężko w życiu. A ty, no, dopiero to powiedziałem. Ty miałeś ulepszone te strzelające kolcami papki, czy nie? Strzelające kolcami? Nie, ty masz lepsze. Dobra, no to siema. Ja tu postawię wtedy. Lubicie, o, co? Ej, plecy. Właśnie idę. Wchodzą do naszych tych tuneli. Siedem. Pup. Cztery. Pup. Siema, lubicie pieniądze? Ja lubię. Dobra, mamy ich. I co, tam chyba niektórych wywaliło, mi się wydaje. Może nie. Dobra, ci tu nie będą problematyczni, tylko tych dokończymy, już jest finito. No, i bang, bang, zrobione. Dobra, teraz tu trzeba trochę więcej dorzucić. Ja wrzucam pieniężne nasze. Wspaniałe. Dobra, ja lecę. Kurde, felemele, nie mogłem tego. Dobra, całe szczęście, że jeszcze to... O, dobra, stędy jeszcze nie idą na razie. Idą tylko stamtąd. Pieniądze. Jaki złodziej! Nic mi nie zostało. Nawet się nie spytał, czy coś potrzebuje. Tylko w dupie idzie i od razu tego, kurde. Potrzebowałeś? Złodziej, jasne, że tak. No i co teraz? Nie potrzebowałeś. A, no właśnie, kurde. Chodzi taki złodziej, kurde. Czekam. Pu. Tam jeszcze nie idą tamtędy, więc jest spoczko. Tych cięższych tu postarać się rozwalić i będzie gites. Majognes. Ja wszystkich teraz ściągnę. Chyba. Wszystkich chyba? No, chyba uda mi się, no. Dobra, idą tamtędy już. Barykada? Coś się wydaje chyba. Komuś się coś pomyliło chyba. Ale ich wyrzuciło pięknie. Nie wiem, którą oni tam niby barykadę atakują. Nie, ale nie, to pewnie nie, przez nie przypadek. Idę. Przez przypadek pewnie ją atakują. Tak. Dobra, ja tu na górze ogarniam jak coś. Reszta poszła do ciebie. Dobra, u mnie tutaj jest. Tutaj mam w sumie luzy, ty sobie mogę strzelać w ten sposób. Stać i strzelać w jedno miejsce. No prawie w jedno, bo ten łucznik. Headshot, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, ciężki, dziesiąty, hej. Nie był taki ciężki. Usiadł na tobie, mówisz, nie było tak źle. Zostawiłem ci pieniążki, żebyś nie mówił. O kurde. Nice. A, tamto coś to jest ich w ogóle. Dobra. Dziękuję serdecznie za pieniążki. Proszę i do widzenia. Proszę i do widzenia. Dobra, twoje ustawiam i swoje wstawiam tutaj. Ja tu ich będę przewracał jeszcze, by the way. Dobra. Coś takiego. I coś jeszcze tutaj. Nie, jeszcze tutaj nic. Czemu się śmiesz? Ale jestem gnojkiem. Ej, bo tutaj jeszcze z innej strony przyjdą nam. Idę tam. Gdzie tu się wchodziło? Ty, bo one będą mogły tutaj, jak ich zablokujemy, to one będą zaskakiwać tutaj, czy nie? Gdzie jak ich zablokujemy? Gdzie ty łazisz? To tam gdzieś polazłeś. Tutaj to nie ma chyba sensu z nimi coś robić. One idą tu gdzie? Tu idą po prostu. A weź barykadę. Daj barykadę, zobaczymy co się stanie jak ten. Będą rozwalać. Nie, zawracają. Dokąd niby? Zaraz zobaczymy, jak kupu się lecimy. Gdzie on biegnie wtedy? A co, wraca do domu? Tu. To jest dół? Dom? No, stąd przychodzą. To gdzie on idzie wtedy? No ty, no wracają. Wraca do domu? Będą tak chodzić po prostu. No dobra, jakby wiesz, mi to pasuje w ten sposób, nie? Ale nie wierzę aż w to, a ty? Ja też za bardzo. No dobra, nie. Zobaczymy. Zobaczymy. Ja się nie wierzę w to za bardzo, ale to no, to już inna kwestia. No co tu chodzi? No dobra, no nie wiem. No jak zawraca, no to spoko, no. W sensie, no ja się też nie będę kłócił, nie? Ty, jakby, wiesz. Zobacz to.
Ty zoba. Co? Co się dzieje? Coś tam ciekawego jest? Wylewam coś. Dobra, idę do ciebie. Nie wiem, co ty tam wylewasz. Idę do ciebie dopiero. Co robisz? Wylewałem też. No tak, no przecież to już nieraz używaliśmy. Dobra, jestem gotowy. Ja nie razu. A stamtąd idą teraz, z góry, z tyłu. A to jest w ogóle przedostatnia fala, tak by the way. Aha, ja się spuszczam i się ten, okej. Okay. Spoko, tu część z nich to zrobi sobie lot, lot na tego. Ci więksi są tylko przewracani, ale no. Dobra, to i ja tak nam daje czas, nie? Szaman tych cyklopów, kurde, niezły szaman, jak ja tutaj sam se strzelam ogniem. Szaman King. Shaman King. Coś żółtego idzie, coś żółtego idzie! Gdzie? Do ciebie, coś żółtego idzie. A, do mnie. Co to było? Nie że wiem. Że te małe, bo czy jaką to? Nie dotarło. Nie rozumiem. Ba, tyły trzeba iść ogarnąć. Nie wiem, co to było w ogóle, jak mi... Siema! Ej, o kurde, ile enemy idzie. Ej, plecy! Dobra, już. Trolla zaraz zdejmę. Rozwalili na górze barykadę. No nie! Cześć, hipnotyzer. Dopadł mnie. Chodź, pomóż mi, Krystian, pomóż mi. Jestem pomóż tu mi. Cały czas, misiu. Coś tam wlazło, ale to nie problem. Z drugiej strony też idą. Ja to ich ogarnę tutaj. Dobra. Halo, panie szaman cyklopów. Halo, ogr. O kurde, ogr ma mnie w nosie chyba. O nie, walną mnie! Ja zaraz zginę chyba. Zginę. Zginąłem. Ej, nie wchodź mi do mojej warcie. Nie wchodź. Dobra, mi. Wróciłem. Skąd jeszcze idą? Ta, tu jakiś z dołu idzie jeszcze. Tu nie fala? Nie, teraz idzie ostatnia fala. Ta. Halo? Halo, teraz słyszę. Dobra. Nie wiem, co ja mam im tu zrobić, szczerze mówiąc. Tu ich wyrzucić nie wyrzucimy. Są do strzelania. O kurde, już z drugiej strony leci coś. Chyba musimy po kolei po prostu cisnąć, wiesz? Dobra, pomagam ci. Tutaj teraz sobie poradzę, myślę. Tu nie jest aż tak źle, tutaj ich ładnie cisną pułapki, szczerze mówiąc. Dobra. Hipnotyzera zaraz rozwalam, no i już będzie luźnia. Siema. Hipnotyzer, gin. Ja muszę się cofnąć tutaj w takim razie. Bo ci lecą. Zaraz tam przyjdę, ja już swoich kończę. Ja już tych tutaj kończę bez problemu i... Dobra, zginął, nice. I dobra, skończył. Zbieram hajs i idę do ciebie. Co nam się dzieje? Dobrze, jest wszystko okej. Tak naprawdę jakbyśmy władowali jeszcze więcej pieniędzy w środek, to byśmy byli w stanie jeszcze więcej zrobić, nie? Tak. Zapewne. Dobra, nie jest taka tragedia. O! Zginąłem se jak coś. Dobra. Siema. Dobra, ogr, giniesz. Najgorsze jest to, że one się tu tak rozłażą strasznie. Chyba wygraliśmy. A, bo to ósma tura. No, ósma fala. Wygraliśmy. No jeszcze chyba mam 5000 w ogóle w ekwipunku. Nie no, wygraliśmy, nie? Łatwo. No tu jeszcze. O, górski troll. Dobra, zrobione to i do widzenia. Nie, no wygraliśmy. Mówię, jeszcze 5000 miałem w tego do wydania. Mogłem jeszcze coś porobić, ale no takie było. A może jeszcze, zapomniałem, że to już koniec w sumie. No, ale nie było takie ciężkie. No, nie było tak źle totalnie. A jak kliknę kontynuuj, to co jest? To już jest będzie czy koniec, tak? Nice! Także udało nam się, moi drodzy, przejść wszystkie 3 etapy. Dziękujemy serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie więcej odcinków z Maćkiem, to napiszcie w sekcji komentarzy. Link Maćka też macie do opisie. Do Maćka. Jak macie jakieś fajne gry dla nas, to piszcie w sekcji komentarzy. Trzymajcie się, no i cześć! Cześć!